Na świecie istnieją osoby, które znacząco różnią się od reszty swoim wyglądem. Mowa tu o prawdziwych ludziach gigantach, którzy potrafią mieć naprawdę imponujący wzrost. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilku największych ludzi na świecie. Zapraszam do oglądania. Vikas Uppal. Vikas Uppal urodził się w Indiach w 1986 roku. Był on uważany za najwyższego człowieka w tym kraju. Mierzył około 252 cm. Jednak jego dokładna wysokość nigdy nie została oficjalnie udokumentowana, ponieważ nigdy nie został on zmierzony i wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Wzrost Uppala był prawdopodobnie spowodowany zaburzeniem przysadki mózgowej, podobnie jak u wielu innych osób o wyjątkowej posturze. Pomimo swojego niezwykłego wzrostu, Uppal prowadził stosunkowo normalne życie w swoim rodzinnym mieście, pracując jako robotnik rolny, a później jako handlarz suknem. Jego wzrost przyciągał uwagę lokalnych mediów i indyjskiej opinii publicznej, co zaowocowało pewnymi możliwościami pracy w indyjskim przemyśle filmowym. Niestety Uppal zmarł w 2007 roku w wieku 21 lat podczas nieudanej operacji usunięcia guza. Pomimo jego krótkiego życia, ogromny wzrost i łagodny charakter Uppala wywarły duże wrażenie na tych, którzy go znali. Małgorzata Dydek. Małgorzata Dydek, znana również jako Margo, była polską koszykarką, która zyskała międzynarodową sławę dzięki swojej imponującej karierze w zawodowej koszykówce. Dydek urodziła się 28 kwietnia 1974 roku w Kraśniku. Od wczesnych lat wykazywała zainteresowanie sportem, szczególnie koszykówką. Z czasem jej talenty w tej dziedzinie stały się coraz bardziej widoczne, co z kolei przyczyniło się do rozwoju jej kariery. W wieku 17 lat Dydek dołączyła do drużyny koszykarskiej Lotos Gdynia. Tam szybko zaczęła zyskiwać popularność i uznanie dzięki swojej imponującej wysokości aż 213 cm. Była najwyższą zawodniczką koszykówki w historii klubu, co przyciągało uwagę mediów i fanów. W 1998 roku Dydek podpisała kontrakt z zespołem Utah Stars, który wówczas występował w żeńskiej lidze koszykarskiej WNBA. Stała się pierwszą Polką, która podpisała kontrakt z drużyną tej ligi. Grała tam przez 10 lat, osiągając wiele sukcesów. Dydek była również regularną reprezentantką Polski w koszykówce. W swojej karierze rozegrała ponad 250 międzynarodowych meczów i zdobyła wiele nagród, w tym brązowy medal na Mistrzostwach Europy w 1999 roku. Dydek zmarła nagle w maju 2011 roku w wyniku powikłań po udarze mózgu, którego doznała podczas ciąży. Miała wówczas zaledwie 37 lat i pozostawiła po sobie męża i dwójkę dzieci. André Olbrzym. André René Roussimoff, szerzej znany jako André the Giant, czyli Olbrzym, był zawodowym zapaśnikiem i aktorem urodzonym w Grenoble we Francji w 1946 roku. Mierzył 2 metry 24 cm i ważył 235 kg. Kolosalny wzrost André był wynikiem gigantyzmu i akromegalii, stanów spowodowanych nadmiernym hormonem wzrostu. Kariera zapaśnicza André rozpoczęła się na początku lat 70. Mężczyzna szybko zyskał sławę dzięki swojemu rozmiarowi, sile i zwinności. Jego wyjątkowe cechy fizyczne uczyniły z niego imponującą postać w ringu. Stał się jednym z najbardziej rozpoznawanych i lubianych zapaśników w historii. W trakcie swojej kariery André brał udział w pamiętnych walkach, między innymi w kultowej rywalizacji z Hulkiem Hoganem. Sława André wykraczała poza świat wrestlingu, ponieważ prowadził on udaną karierę aktorską. Przede wszystkim zagrał sympatyczną postać Fezika w filmie Narzeczona dla księcia z 1987 roku.
Pomimo swojego onieśmielającego wyglądu, André był znany ze swojej życzliwej i delikatnej osobowości, zjednując sobie sympatię zarówno fanów, jak i innych zapaśników. Niestety, zdrowie André zaczęło się pogarszać z powodu jego ogromnych rozmiarów i obciążenia, jakie nałożyło to na jego organizm. Mężczyzna zmarł w 1993 roku w wieku 46 lat na zastojnową niewydolność serca. Dziedzictwo André w świecie wrestlingu pozostaje niezrównane, a sam mężczyzna został pośmiertnie wprowadzony do WWE Hall of Fame w 1993 roku. Robert Wadłow. Robert Wadłow, znany również jako Olbrzym z Alton, urodził się w 1918 roku w Alton w stanie Illinois i jest najwyższym człowiekiem w historii, mierząc w chwili śmierci w 1940 roku oszałamiające 272 cm. Jego niezwykły wzrost był spowodowany przysadką mózgową, która spowodowała nadprodukcję hormonu wzrostu od jego najmłodszych lat. Pomimo swoich ogromnych rozmiarów, Wadłow był znany ze swojego łagodnego charakteru i był lubiany przez swoich rówieśników. Brał udział w różnych aktywnościach, należał do skautów, był członkiem klubów szkolnych, jak i częścią lokalnego kościoła metodystów. Wadłow zyskał narodową sławę w 1936 roku, kiedy to w wieku 18 lat dołączył do Ringling Brothers Circus, gdzie występował w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jako główna atrakcja. Jego sława doprowadziła go do umowy sponsorskiej z International Shoe Company, która dostarczała mu buty na zamówienie, aby pasowały do jego gigantycznego rozmiaru stóp. Jednak jego wysoka postura przyniosła ze sobą również liczne problemy zdrowotne. Wadłow cierpiał na bóle nóg, co wymagało od niego noszenia ortezy na nogi i używania laski do chodzenia. Co więcej, jego masywny rozmiar znacznie obciążał jego serce, które nie było w stanie pompować krwi w jego ogromnym ciele. 4 lipca 1940 roku w wieku 22 lat Wadłow zmarł w wyniku infekcji spowodowanej pęcherzem na kostce. Sultan Küssen. Sultan Küssen, urodzony w 1982 roku na terenie obecnej Turcji, posiada tytuł najwyższego żyjącego człowieka, mając 251 cm wzrostu. Podobnie jak Robert Wadłow, ogromny wzrost Küssena jest wynikiem guza przysadki mózgowej, który spowodował nadmierne wydzielanie się hormonu wzrostu. W 2010 roku Küssen przeszedł udaną operację usunięcia guza, która zatrzymała jego wzrost. Wzrost Küssena stwarzał mu wiele wyzwań przez całe jego życie, w tym trudności ze znalezieniem pasujących ubrań i butów, a także ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Pomimo tych przeszkód pozostał optymistą i zaakceptował swój stan. W 2009 roku Küssen został oficjalnie uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa za najwyższego żyjącego człowieka. Jego nowo zdobyta sława dała mu możliwość podróżowania po świecie, występów w programach telewizyjnych i udziału w różnych wydarzeniach. W 2013 roku Küssen poślubił kobietę Merv Debo, która ma 1,73 m wzrostu. Zheng Jilian. Zheng Jilian urodziła się w Chinach w 1964 roku i od dziecka cierpiała na zaburzenie przysadki mózgowej, które powodowało nadprodukcję hormonu wzrostu. Dziewczyna rosła w niesamowitym tempie i osiągnęła wysokość 248 cm, stając się najwyższą kobietą współczesnych czasów. Pomimo swojej życzliwej natury i silnego ducha, Zheng musiała stawić czoła wielu wyzwaniom związanych z jej wysokim wzrostem, w tym komplikacjami zdrowotnymi takimi jak skolioza i problemy z poruszaniem się. Jej rodzina walczyła o zaspokojenie jej wyjątkowych potrzeb, takich jak specjalna odzież i buty, które mogłyby na nią pasować. Rodziny nie było stać na niezbędne zabiegi medyczne, aby zatrzymać jej wzrost. Wzrost Zheng wzbudził zainteresowanie lekarzy, którzy starali się zrozumieć przyczynę jej stanu.
Kobieta niestety zmarła w 1982 roku w wieku zaledwie 17 lat z powodu komplikacji medycznych. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!